Cześć, jesteście na kanale Człowiek z Pasją. Dzisiaj zrobimy sobie test samochodu, jakim jest Deo Nexia. Zapraszam do oglądania. Więc plan testu jest następujący. Przejdziemy do historii pojazdu. Później powiemy sobie o komorze silnika, o silnikach, jak to wygląda. Wnętrze, usiądziemy samemu za sobą, bagażnik i oczywiście przejedziemy. Także co, idziemy w historię, tak? Deo Nexia została po raz pierwszy zaprezentowana w Pekinie w kwietniu 1994 roku. Jednak aby poznać całą historię, trzeba cofnąć się do lat 80., gdyż Nexia to nic innego jak Opel Kadett E, który był produkowany od 1984 roku do 1991 roku, pomijając wersję Kadetta Cabrio, który był produkowany do 1993 roku. Pewnie zapytacie się, co ma wspólnego Opel do Deo, a to, że obie te marki należały do jednego koncernu GM i w konsekwencji Nexia to odgrzewany kotlet w postaci właśnie Kadetta. Co do nadwozia, Deo Nexia oferowana była jako 3 i 5-drzwiowy liftback oraz czterodrzwiowy sedan, jak prezentowany egzemplarz. Samochód był oferowany w trzech wersjach wyposażenia. Było to GL, GLE i GLX. Podstawowym wyposażeniem było barwione szyby, tylne podłokietniki w sedanie, składane siedzenia w wersji liftback, zegarek, zdalnie sterowane klapy bagażnika i korku wlewu paliwa, zapalniczka. Auto można było dodatkowo doposażyć w przednie światłowidze w głowę, wspomaganie kierownicy, regulację kierownicy w obu płaszczyznach, poduszkę kierownicy, ABS, klimatyzację manualną, szyberdach, elektryczne szyby czy czasowy regulator wycieraczek. Okres produkcyjny to 1994 rok do 1997 w Korei czy 9598 w Polsce, w Lublinie, kończąc nawet na 2008 roku w Egipcie. Jednak samochód był produkowany też w Rumunii, Iranie, Chinach, Wietnamie czy nawet w Rosji. Taka mała ciekawostka, w Polsce zostało zmontowanych około 40 880 sztuk tego samochodu. Chcemy mówić o silnikach. Mamy tutaj oczywiście silniki benzynowe o pojemności 1,5 litra. Były moce od 75 koni do 107. Był 1,5 o mocy 75 koni, był to 8-zaworowy. 16-zaworowy, tak jak ten, o mocy 90 koni. Później był 1,5 o mocy 107 koni i 1,8 o mocy 100 koni. Także tyle to o silnikach. Silniki są DOHC, czyli dwa wałki rozrządu w głowicy. W tym przypadku jest to 90-konny silnik 1,5 o mocy właśnie 90 koni. Był też 8-zaworowy tej samej konstrukcji. Są to spoko silniki. Po mieście spalanie takie w okolicach 10 litrów. W trasie gdzieś jakieś 7,5-8 litrów. Jest dynamiczny silnik. Naprawdę jest spoko silniczek do takiej normalnej jazdy po mieście, wokół komina. Naprawdę ten silniczek daje radę. Korzystając z okazji, że jesteśmy jeszcze przy silniku, to chciałbym zauważyć fakt, że te silniki były lepsze niż w Polonezach. W Polonezach mieliśmy co? W połowie lat 90., jak wchodziło Nexia, to mieliśmy co? Tak naprawdę 1,6 w polonezowych OHV, silnik na wtrysku jednopunktowym. No nie jest to demon prędkości ani mocy, ani kulturą pracy też nie grzeszy. Tutaj ten silniczek jest naprawdę cichutki, milutki, przyspiesza naprawdę fajnie. Przyspieszanie, gdzieś wyprzedzić ciężarówkę na autostradzie, naprawdę nie ma problemu. Po mieście się też tym całkiem przyjemnie jeździ. Więc z tego co wiem, Polonezy były tylko 2,5 czy 3 tysiące tańsze od Nexii. A zobaczycie, że Deo Nexia naprawdę była fajnym samochodem jak na lata 90. I nic dziwnego, że dużo osób kupowało Nexię. Bo naprawdę to jest bardzo fajny samochód, nie? Deo Nexia jest to bardzo przyjemny samochód i ten konkretny egzemplarz jest tak jak mój Polonez, też zielony i też całkowicie z Torunia. Ten samochód był dwa razy poza Toruniem. Raz był w Grudziądzu i raz był w Gdańsku.
I całe życie spędził w Toruniu, jeździł tylko na takie działeczki wypoczynkowe, malutkie takie. Starszy pan miał i tak naprawdę, mimo że ma 130 tysięcy niecałe, on całe życie spędził w Toruniu. Jest naprawdę w bardzo dobrym stanie, tak jak Deuneksja gniła i tak naprawdę większość tych samochodów zginęła ze względu na rdze, tak ta jest naprawdę w bardzo dobrym stanie. Naprawdę, doły drzwi, butniki, drzwi, wszystko jest cycuś glancuś i naprawdę znaleźć taką Nexię, w ogóle znalezienie ładnej Nexii. Jak patrzyłem ostatnio na Oliksie, były dwie sztuki, na cały Oliks dwie sztuki Nexii i w liftbacku, czyli bez tyłka tutaj, to jest w sedanie i były to kwoty 4,5-5,5 tysiąca. Znalezienie, i to było też Bieda Edition, bez obrotościomierza, kolbki do szyb, a tu mamy, jak później zaraz zobaczycie, elektryczne szyby. Naprawdę jest fajny samochodzik i mamy sedan, czyli jest większy bagażnik. To jest takie trochę a la Subaru, bo przód mamy powiedzmy DU, wnętrze mamy od Opla i tył mamy Subaru, Imprezę. Więc mamy trzy auta w jednym. Skorzystając z okazji, że już mamy opracowaną historię samochodu, mamy opracowany silnik, to przejdziemy teraz może do wnętrza samochodu i Wam pokażę, jak wygląda w środku. Także co, zapraszam na salony. Tak wygląda wnętrze samochodu. Mamy tak, cztery elektryczne szyby. Pamiętajcie, to jest po lat 90. Nie mamy oczywiście elektrycznych lusterek, ale mamy manualnie ustawiane. Mamy wspomaganie układu kierowniczego, mamy w tym przypadku obrotościomierz, prędkościomierz. To Wam pokażę może w ten sposób. O. Wskaźnik temperatury silnika oraz wskaźnik paliwa. Tu mamy po tej stronie, wykadruję bardziej. O. Podgrzewanie tylnej szyby, światła. I oczywiście regulacja góra-dół świateł z przodu. Po tej stronie mamy awaryjki, przeciwmgielne z tyłu i potencjometr od wycieraczek z przodu. Na samym środku mamy oczywiście zegarek. Powiem Wam szczerze, jak się trochę tym pojeździ, to w ciepłe dni, słoneczne dni nie widać godziny. Tu jeszcze mamy oczywiście takie może nie schowki, ale miejsce na jakieś rzeczy na desce rozdzielczej. Kiedyś to było popularne, tak samo miało Fiat Punto drugiej generacji, również coś takiego miało, a Grande Punto już ma prostą deskę, że nie ma gdzie nic położyć, mapy czy cokolwiek. Oczywiście na kontroli centralnej mamy tutaj od ogrzewania regulacja 1, 2, 3, 4, obieg zamknięty, otwarty, wybór, gdzie ma wiać powietrze, no i wiadomo, ciepło, zimno. No i oczywiście kiedyś była też klimatyzacja dostępna w tych modelach. Oczywiście radio. Tu mamy taki schowek pod radiem. Oczywiście skrzynia pięciobiegowa, manualna. Były też automatyczne, w Polsce niedostępne, ale na przykład w Niemczech było, można było zamówić sobie z automatyczną skrzynią biegów. Schowek pod... schowek taki otwarty. I zaraz Wam pokażę schowek zamknięty. Tu mamy oczywiście elektryczne szyby. Tu mamy oczywiście schowki w drzwiach, więc jak na połowę lat 90. to oczywiście wieje tutaj kadetem, bo to jest dalej kadet. Nawet kierownica jest podobna, bo również były różne wersje kierownicy. To jest ta wyższa wersja. Deska jest Plastic Fantastic, ale wiecie, no tu nie hałasuje, nie skrzypi podczas jazdy, tak? To wszystko jest twarde. Nie pęka tak jak w Karo Plusach, która jest taka deska, że tu wszystko pęka w Karo Plusach. Tutaj naprawdę jest spokojnie. Tu jeszcze po lewej stronie przy kierownicy mamy też guzik od otwierania bagażnika i od otwierania klapki do tankowania. Tak jak Wam mówiłem, mamy oczywiście schowek. Jest taki średni wielkościowo, ale tu mamy jakieś tam żarówki zapasowe. Coś tam się zawsze zmieści, jakaś mapa, nie mapę. Pamiętajcie, że to lata 90. Nie każdy miał nawigację w telefonie, bo wtedy nie było tak telefonów. Więc tak, naprawdę jak na lata 90. Tu mamy też oczywiście na słońce
z lusterkiem. U kierowcy nie ma. Tu jeszcze pod radiem jest otwierany oczywiście popielniczka i zapalniczka, więc tak fajnie jest schowana. Tu była, tak jak wspominałem, szybciej klimatyzacja w niektórych wersjach, w tej akurat nie ma. Tak jak widzicie, przebieg jest 130 niecałe, ale kierownica nie jest jakoś bardzo zniszczona. Jest taka jak na 130 tysięcy przebiegu. Teraz wam pokażę tak bardziej, o. To uważam, jest spoko. Nie jest jakoś bardzo poprzedzierana. Tak jak wam mówiłem, w tym samochodzie nie ma regulacji kierownicy góra-dół, ale pozycja jest wygodna. Tu mamy taką dźwignię, która pochyla nam do przodu, do tyłu oparcie, więc można sobie ustalić tak, jak kto lubi. Pozycja jest wygodna, jest dużo miejsca na nogi, nie musimy tak bardzo blisko nóg między siebie. Jest miejsce, żeby odłożyć nogę po lewej stronie, żeby na sprzęgle nie trzymać. Nie ma takiej podkładki plastikowej, jak na przykład w polonezach jest. I tylko jest taki dywanik po prostu, więc to tam, można powiedzieć, się brudzi. Ale to w większości samochodów tak jest. Skrzynia jest blisko, więc nie musimy nigdzie szukać. Biegi wchodzą mięciutko. Nie musimy tych biegów też szukać. Tu mamy fajnie elektryczne szyby wszystkich czterech okien. Klamka też jest w wygodnym miejscu, nie musimy jakoś jej tam bardzo szukać. Naprawdę wam powiem, wygodny samochód. Taka ciekawostka jeszcze, tak jak wam mówiłem, nie ma regulacji kierownicy na płaszczyźnie góra-dół. Natomiast mamy taką kolbkę, którą kręcimy i fotel obniża się nam lub podnosi, w zależności w którą stronę kręcimy. Więc jeżeli chcemy wyżej, niżej kierownicy, to musimy po prostu opuścić lub podnieść fotel. Tak samo jest na przykład w Oplu Fronterze B, którą miałem i też jest film o niej. Więc kręcimy kolbką góra-dół i fotel nam się opuszcza lub podnosi. Jeżeli chcemy mówić o siedzeniu z tyłu, samemu za sobą, to mamy zagłówki zintegrowane z oparciem, więc możemy podnosić góra-dół. Na miejsce na nogi jest spoko, ja mam 1,83 m, więc spokojnie wystarcza. Mamy miejsce na rękę, że możemy sobie położyć. Tu mamy oczywiście, również możemy sobie położyć, oprzeć sobie rękę z drugiej strony. W dwie osoby z tyłu bardzo wygodnie. W trójkę z tyłu dałoby radę, ale na pewno jest to bardziej problematyczne. Mamy tu oczywiście dla osób palących popielniczkę. Z jednej strony, z drugiej strony tak samo. Powiem wam, wygodnie. Nie jest jakoś tak jak na taborecie. Spokojnie można w trasę jechać, się nie męczyć tym samochodem. Miejsca nad głową jest bardzo dużo. Ja jeszcze mogę rękę spokojnie włożyć nad głowę. Mam, przypominam, 82-83. Elektryczne szyby, więc można sobie elektrycznie zamykać i otwierać okna. Tu oczywiście z tyłu coś można sobie schować, jakieś małą, nie wiem, plecak mały. Oczywiście najlepiej w bagażniku, do którego przyjdziemy za chwilę. Więc z tyłu naprawdę przyjemnie się siedzi. Jeszcze wam pokażę taką ciekawostkę. Jak otworzymy sobie tutaj podłokietnik, to mamy taką tajemniczą folię, która sprawia, że możemy przewozić na przykład narty tutaj. Jak zaraz przejdziemy do części bagażnika, to wam pokażę, jak to z drugiej strony wygląda. I to jest takie specjalne do przewożenia nart. Po prostu na tym się opiera i tu możemy akurat narty przewieźć. Tak jak widzicie, bagażnik jest naprawdę duży, bo jak ja się zmieszczę tutaj, i tu jest jeszcze miejsce na jedną osobę, więc spokojnie, spokojnie w dwie osoby można tu jak najbardziej jeździć. Także bagażnik jest elegancki. To oczywiście jest to sedan. Jest bardzo pojemny, według mnie przynajmniej. Mamy duży próg załadunku, więc jakąś większą torbę spokojnie tutaj zmieścimy. Tu jest ta dziura, o której wam wspominałem. Otwieramy to, jest ta folia, w którą wkładamy narty czy coś dłuższego, coś można sobie przewieźć. Oczywiście mamy pod spodem na rzepy deskę, pod którą mamy schowaną oponę zapasową, więc nawet całe koło. Lewarek, jakiś klucz, trójkąt awaryjny. Więc spokojnie można tu butlę gazową wstawić, jak ktoś chce. Jak widzicie, jestem trochę inaczej ubrany, bo dogrywam ten materiał. Bo poprzedni materiał już się nie nagrał dźwięk, więc nie będę
udawał, że robię to w tej samej chwili co wtedy. Po prostu dogrywam to w innym dniu. A też musiałem chwilę poczekać, żeby odzyskać ten samochód, bo nie miałem go po prostu później już po nagraniu. Czy do takiej normalnej jazdy się nadaje? Uważam, że tak. Drążek zmiany biegów jest poprawny, przynajmniej w tym modelu. Nie trzeba szukać tych biegów. Fajnie się jedzie. Mamy wspomaganie układu kierowniczego. Były samochody z ABS-em, z klimatyzacją. Więc mamy cztery tyczne szyby, przód, tył. Do takiej normalnej jazdy po mieście, nawet do tych 70-80, spokojnie auto się nadaje. Wyróżniamy się z tłumu tak naprawdę, bo nawet tak jeżdżąc tym samochodem, to nieraz nie dwa ludzie mnie zagadywali, co to za samochód, skąd mam taki samochód, że w ładnym stanie i tak dalej. No ten samochód ma prawie 30 lat, bo to jest 96 rok produkcji tego egzemplarza. Więc tam za chwilę będzie 30, na razie ma tam 28, tak? Czy 7? Jakoś tak, dobra, nieważne. Niecałe 30 ma. Więc no, teraz jedziemy na przykład z prędkością dozwolonych 70, równiutko i cicho, mimo że jest lekko uchylone okno. To jest naprawdę cicho w tym samochodzie i wam powiem, fajnie się tym samochodem jeździ. Mnie osobiście trochę denerwuje fakt, że to jest sedan i trochę pozycja do tyłu, jak się cofa, że tego bagażnika tak nie widać, że może teraz troszeczkę będzie widać, chociaż nie, bo widzę, zagłówek jest. Jak jedziemy, chcemy cofać, to tylna szyba jest równo z jakby z bagażnikiem. I ciężko jest cofnąć do tyłu tak prawie na zero. Taka pozycja do cofania jest taka słaba. Ale to jest normalne w sedanach. Trzeba po prostu dobrze wyczuć samochód. Ale tak to bagażnik duży. Z tyłu miejsca dla osób na tylnym rzędzie w foteli jest też, uważam, spoko. Trochę mnie denerwuje też ten zegarek, że w słoneczne dni, jak jest ciepło, widno, to słabo go widać. Nocą jest fajnie, bo go widać, bo świeci, ale za dnia jest słabo. A tak to uważam, naprawdę bardzo fajny samochód. Lubię nim jeździć. I co, jak ktoś lubi tego typu samochodu, takie, może nie, że złe, po prostu auta typu tanie, proste, niezawodne, to jest to fajny pomysł na samochód. Nawet jak ktoś by chciał pierwszy samochód dla dziecka na 18, po zdaniu prawa jazdy, to od takiego samochodu spokojnie można zacząć. Nie jest to jakiś samochód, który się będzie psuł co chwilę. Nie jest to samochód może z nie wiadomo jakiej półki cenowej. Ale na pierwszy samochód uważam, że fajny pomysł do takiego po prostu nauczenia się jazdy, bo osoby, które zdają prawo jazdy, to one potrafią zdać egzamin, a jazdy samochodem nauczę się dopiero później. I to jest fakt, że nawet teraz ktoś pewnie powie, a ja mam 18 lat, zdałem za pierwszym, potrafię jeździć. Porozmawiamy za 10 lat, jak będziesz jeździł. Czy w wieku 18 lat, jak zdałeś prawko, czy faktycznie umiałeś jeździć, czy tylko z punktu A do punktu B? Że jest mokro, samochód jest podsterowny, nadsterowny, czy potrafisz to wyciągnąć, czy wiesz, co zrobić w takiej sytuacji? Są różne sytuacje, które trzeba uważać na drodze. Więc kończę tak naprawdę ten odcinek, bo nie chcę go przedłużać, bo pewnie i tak będzie długi ten odcinek. Możecie subskrybować, lajkować i jeżeli chcecie, to w linku w opisie są wszystkie linki. Zapraszam do oglądania, do subskrybowania. Dziękuję za nowe subskrypcje. Nie wiem, kiedy wypuszczę ten odcinek, ale postaram się jeszcze przed majówką, więc życzę wam udanej majówki, bezpiecznej. Więc w następnym odcinku nie wiem, co będzie, pewnie coś z ładą, ale to
się dowiemy później, bo sam jeszcze nie wiem. Więc ja was pozdrawiam cieplutko. Na razie, cześć.